Witam wszystkich, Tuolo. Witam Was w kolejnej części naszej epopei. Już to zaczyna się przedłużać, troszkę myślałem, że będzie krócej. Tutaj reanimacji naszej repliki Beretty 92F od HFC, Keymora, czy tam KJW, jak wolicie. I tutaj na stole już mamy skręcony ten zamek górny. Tak jak widzicie, tutaj jest osadzona ta dysza. Wszystko jest skręcone. Słuchajcie, żeby to skręcić w ogóle, to no, trzeba tutaj troszkę się nakombinować. Po prostu wrzucamy tu dyszę do środka, wrzucamy tutaj ten element, który jest odpowiedzialny tutaj wewnątrz za trzymanie tutaj tego selektora. Możemy go sobie selektorem zablokować z jednej strony tym dłuższym i wtedy dokręcamy sobie tutaj tą śrubę, ale nie do końca, bo ona też tutaj blokuje przesuwanie się tego selektora na boki. A musimy tutaj jeszcze założyć po prostu te dwie sprężynki, które będziemy zakładać tak naprawdę na końcu. Czyli po takim częściowym złożeniu tego wszystkiego bez tych sprężynek zaczynamy skręcać selektor. Czyli przekładamy go do końca. Tutaj wrzucamy do środka ten element, który tutaj działa jako blokada. To, co Wam pokazywałem, a to, co mi wyskoczyło po prostu. O, tutaj go troszkę z góry widać. Ja wiem, że słabo. W tym miejscu, gdzie się to świeci. O, tutaj. Widzicie? Tu w tym miejscu, gdzie się świeci, jest po prostu ten stworzeń na tej sprężynie. To wyskakuje po prostu. Trzeba to uważać przy składaniu. Mi dwa razy wystrzeliła. Pierwszy raz szukałem bardzo długo po pokoju tej sprężynki, bo ten stworzeń wylądował, ja go usłyszałem po prostu, jak on wylądował, więc go zlokalizowałem, natomiast ta sprężynka to była masakra. Drugi raz to wszystko, słuchajcie, składałem w worku foliowym. Wsadziłem ręce z całym tym zamkiem do worka foliowego, takiego przeżyczystego i po prostu raz mi wystrzeliło i już za kolejnym razem po prostu udało mi się to schować. Czyli chowamy to, dokładamy z tej strony długie skrzydełka, dokręcamy tutaj tą małą śrubką tutaj imbusową na imbus i ten selektor na górze jest złożony. Wtedy możemy tutaj na dole dokręcić sobie tą śrubę, ponieważ ta śruba powoduje to, że ten selektor też nie będzie nam się na boki przemieszczał, bo ona tam wychodzi w głąb po prostu tutaj tego elementu, który tu imituje nam po prostu ten zbijak, tą naszą iglicę, tą naszą końcówkę iglicy. I na samym końcu, słuchajcie, wsuwamy te dwie sprężynki odpowiedzialne tutaj za ruch tej naszej dyszy, za powrót tej naszej dyszy. I teraz tak, te sprężynki są zrobione w taki sposób, że one z jednej strony mają mniejszą średnicę tego zwoju i on się troszkę rozszerza. I ta mniejsza średnica zwoju wchodzi tutaj na te dwa elementy, te dwa uchwyty od tej blachy, tak? Czyli już po tym wszystkim złożeniu, po selektorze, po wkręceniu tej blachy z tą dyszą w środku, na samym końcu wsuwamy po prostu w dół tą dyszę i oczywiście wsuwamy sobie tą sprężynkę z jednej strony. Jak ją wsuniemy do końca, to ją tutaj cyk, nakładamy na ten ząbek i to samo robimy z drugą sprężynką. No i mamy praktycznie wszystko złożone. Tutaj wewnątrz znajduje się, nie wiem czy uda mi się Wam pokazać, znajduje się ta nasza fioletowa gumka od fioletowa gumka od tego kaukau, co Wam pokazywałem. To jest ta głowica tego tłoczka i ona powoduje to, że po prostu zamek nam do tyłu odskakuje przy strzale. No i praktycznie to wszystko. To jest cały kompletny zamek górny złożony i teraz muszę zupdate'ować ostatnie materiały, ponieważ słuchajcie, musiałem przeprosić się z oryginalną gumką z tej komory hop-up. Szara jest nieoryginalna, czarna jest oryginalna. Różnice są widoczne gołym okiem. Tak jak widzicie, ten otwór wewnętrzny w tej gumce oryginalnej jest większy. Tu przy wlocie dyszy do komory też jest, zobaczcie jaka różnica. Ta czarna jest szeroka, taka troszkę ona jest rozbita. No i tutaj troszkę na dole przymiażdżona od tego wybieracza kulek, tak jak widzicie, tutaj w tym miejscu. Tutaj oto jest przymiażdżone. Tutaj w tym miejscu.
I to też, no ja bym to wymienił, no ta gumka już ma swój czas już po prostu ma za sobą. A natomiast ta wypustka w środku od podkręcania jest w całkiem niezłym stanie. To znaczy, że po prostu ta gumka nigdy nie pracowała tak, jak powinna pracować tak naprawdę, ponieważ tam nie ma tej regulacji tego chopka. Natomiast nowa gumka, pierwsza sprawa, że tam wypustkę ma w innym miejscu ciutkę, ma przesuniętą w stronę tutaj wylotu do podkręcania. Druga sprawa, no tak jak widzicie tutaj, ten element wystający na zewnątrz, prostokątny, tutaj jest taki ścięty, on jest krótszy, ale to akurat nie przeszkadza, to nie ma żadnego problemu. I najważniejszym problemem tutaj, słuchajcie, jest ten wlot tej gumki, czyli to, co tutaj widzicie. Jest o wiele mniejsza średnica i ta gumka po prostu klinuje, jeżeli się całkowicie tutaj, że tak powiem, zespoli ta końcówka dyszy z tą gumką, to ona się tutaj, końcówka dyszy się tutaj klinuje. Ja myślałem, że to będzie dobrze działać, że po prostu tutaj będzie bardziej szczelnie i ten gaz całkowicie, praktycznie cały pójdzie na kulkę, natomiast tak się nie dzieje i no, jest problem przy strzelaniu. Poza tym ta gumka też wewnątrz ma taki dodatkowy, taką dodatkową średnicę, która utrzymuje gumkę w takim kulkę w jednym położeniu i często jest tak, że ta kulka tu zostaje. Po prostu następuje strzał, przeładowanie, ta kulka tu zostaje, druga kulka zostaje, próbuje być wepchnięta i przepycha po prostu tą pierwszą, ta pierwsza po prostu wypada z lufy, więc tak to wygląda, jest po prostu zacięcie. Natomiast nie ma tutaj tego na tej gumce, już Wam pokazuję, jak to działa z dyszą. Więc tak, ta gumka po prostu w momencie przeładowania i w momencie w ogóle tutaj tej pozycji neutralnej tego zamka znajduje się w takim miejscu. Po prostu i tutaj jest lufa, tu jest komora hop-up i tak dalej, wiadomo jak to wygląda. I ona tutaj, słuchajcie, po takim dopchnięciu dobrym, możemy sobie tutaj zruszyć trochę ten, ona tutaj też, po takim dobrym dopchnięciu, po prostu zobaczcie, co się dzieje, ona sobie tutaj schodzi, może tam delikatnie ją łapać, ale tutaj no, już nie łapię nawet, ponieważ podciągnąłem troszkę do góry w tym ruchu, w tej płaszczyźnie, w której powinien następować ruch, po prostu ta gumka wychodzi. Jest takie lekkie zassanie, takie chyba zdaje się powinno być i ona delikatnie wychodzi. Natomiast przy tej gumce, słuchajcie, tej nowej, którą miałem, już Wam pokazuję, jak to działa. Pierwsza sprawa, żeby wbić tutaj tą gumkę, to trzeba troszkę użyć siły, tak, żeby pokonać ten. I teraz patrzcie, co się stanie. Patrzcie. Dopiero zobaczcie, jak daleko ta gumka wychodzi sobie. Zobaczcie, ja tutaj ciągnę za tą końcóweczkę tylko i w ten sposób właśnie to się zakleszczało i ten pistolet nie mógł działać po prostu prawidłowo też. Czyli ta gumka nie nadaje się, ona nie jest przeznaczona w ogóle do tego pistoletu, do tej repliki, więc będę musiał zaopatrzyć się w nową gumkę właśnie tego typu. No ale niestety ciężko z tym na sklepach. Przeważnie teraz królują Glocki. Glocki są bardzo modne. No i te wszystkie Colty też są bardzo modne. Natomiast te berety tak troszkę widzę przestały, że tak powiem, się dobrze sprzedawać. No i drugą sytuacją, jaką chciałem Wam pokazać, to jest mój magazynek. Od razu tłumaczę, dlaczego on jest tak osmarkany. Słuchajcie, to jest farba fluorescencyjna. To co kuba, jak to gdzieś wpadnie Wam przy zrzucie, to po prostu świeci i tak to wygląda. To jest, słuchajcie, oryginalny magazynek, który dobrze podaje kulki i dobrze strzela, ale po prostu jest nieszczelny. I nieszczelności nie ma ani tutaj na górze, na tych zaworach. Ten zawór na dole też dobrze działa, tu się z nim nic nie dzieje. Zdaje się, że ja go jakoś tam wykręcałem i zdaje się, że ja go jakoś uszczelniałem, już nie pamiętam jak, chyba teflonem też. Zresztą on tak samo był zrobiony, tak jak w pierwszej części mówiłem, zdaje się, w tych militariach. Miały być nowe, ale no, niestety się nie udało. I słuchajcie, tutaj jest problem, bo ja już ten jeden stworzeń wybiłem, chciałem tylko tak na próbę sprawdzić, czy ręką to wybiję. Nieszczelność jest tutaj w tym miejscu, czyli trzeba tak, wybić te dwa stworznie, ściągnąć stopkę i zobaczyć, co tam się znajduje. Ja pamiętam, że ja to owijałem teflonem i nakładałem O-ring. Zdaje się, ten oryginalny, on jest tam kwadratowy, ale no, zaraz jadę do sklepu, może uda mi się kupić okrągły, taki grubszy trochę, który tutaj w jakiś sposób nam go będzie zastępował. Dobra, wybijamy to, nie ma czasu. To jeszcze zobaczycie sobie Made in Taiwan, Taiwan, więc spoko.
I dobra, wybijamy sobie tutaj te sworznie. Mam nadzieję, że nic tutaj nie zniszczę. Dwa sworznie już są pobudzone. Częściowo wybite. Postaramy się je tutaj delikatnie przepchnąć. Pamiętajcie, że sworznie z jednej strony mają takie elementy. O, akurat tego przepycham złą stronę. Takie elementy, które powinny przechodzić w jedną stronę, o, czyli ja go przepchnąłem w złą akurat. Czyli jeden jest wsadzony tak, drugi jest wsadzony tak. No ciekawe, czy ja to tak zrobiłem, ciekawie. Dobra, i teraz drugi. Zdaje się, że jest prawidłowo usadowiony. Tutaj słuchajcie, założenie tej stopki to jest naprawdę ciężki temat, ponieważ tutaj jeżeli jest dobre uszczelnienie, to te sworznie, one będą tutaj ciężkie bardzo do wybicia. Jak widzicie, trzeba było użyć mocy. I te sworznie dwa wyglądają właśnie tak jak wam mówię, że przepycha się je właśnie w tą stronę. Tutaj to rozbicie ma wyjść jako pierwsze po prostu. Więc te sworznie sobie lądują tutaj na boku. Spróbujemy teraz się tutaj dostać do tego zamka i zobaczymy, co tu się stało. O. Tu się stała taka rzecz właśnie, czyli to, co wcześniej wam mówiłem. Ja tutaj nawaliłem tego i taśmy teflonowej dosyć dużo, ponieważ tutaj była naprawdę duża nieszczelność. Już się dobieramy tutaj do tej uszczelki. Przydałoby się, żeby te uszczelki gumowe, tak zwane o-ringi, akurat tutaj były kwadratowe, tak jak widzicie. Szkoda, że tego po prostu tutaj okrągłego nie zrobili. Troszkę lipa. No, jest tutaj tego trochę. Na Tajwanganie, nie na Tajwanganie, na Gunfire'ze zdaje się teraz namierzyłem taki zestaw naprawczy do berety z innej firmy, ale widzę, że tam mają właśnie takie kwadratowe. Zobaczcie, ile tej taśmy poszło. Tak, tutaj słuchajcie, jest taka kwadratowa uszczelka, którą musimy podważyć. Uważajcie, żeby jej nie przeciąć, bo takich uszczelek nigdzie nie dostaniecie. Tak jak widzicie, ona jest przymiażdżona już na płasko. Po prostu. I słuchajcie, taka uszczeleczka. Nawet nie wiem, czy to jest w sumie oryginalna uszczelka, czy to nie jest jakaś okrągła, która została tutaj wsadzona tak o sobie. I ta uszczelka już przestała po prostu, że tak powiem, działać. Ona już tutaj powoduje to, że przez tą stopkę tutaj z góry po prostu schodzi gdzieś ten gaz i niestety dzieje się to, co się właśnie dzieje. A teraz zastanawiam się nad jednym, czy nie dałoby się lepiej zrobić czegoś takiego, założyć po prostu o-ring gumowy, tutaj dać jakiś taki klej, który będzie coś w stylu butapranu, będzie miał taką konsystencję po wyschnięciu, taką elastyczną i on tutaj, żeby po prostu uzupełnił tą przestrzeń, w razie czego, gdyby ten o-ring na górze puścił, żeby tutaj dalej po prostu było to ciśnienie zachowane, żeby tutaj to nie przechodziło. Mam właśnie coś na myśli, coś takiego właśnie kupić, coś takiego zrobić. Zobaczymy, czy to zda egzamin. Na chwilę obecną, tak jak widzicie, no tak wygląda po prostu ten zamek rozłożony. Przepraszam, ten magazynek rozłożony. Tutaj wewnątrz widzimy, że ten port do tego ringu też jest taki kwadratowy. Szkoda, że to nie jest okrągłe. Byłoby to o wiele łatwiejsze do uszczelnienia. Tutaj te uszczelki na tych kantach właśnie. Zdaje się, że ja tu kiedyś zakładałem taką okrągłą i na tych kantach tutaj właśnie dochodziło do sytuacji, że ona tutaj była troszkę mocniej naciągnięta, w związku z czym że tak powiem, grubość na całym przekroju tej uszczelki dookoła nie był jednakowy i to też powodowało nieszczelność, więc no ciężko będzie coś takiego dokupić. No dobra, ja słuchajcie, następny materiał, mam nadzieję, że już będę miał uszczelki, złożymy to i pokażę wam, które uszczelki po prostu, gdzie można kupić. Może da się to z jakiegoś takiego sklepu hydraulicznego, coś takiego namierzyć i wtedy zobaczymy. Dobra, mam nadzieję, że materiał ciekawy był.
Jeżeli tak, to łapki w górę. Trzymajcie kciuki, żebym to jak najszybciej skończył tą serię, bo ja teraz to robię w połowie września, a dopiero materiał pójdzie jakoś tak listopad, grudzień, więc jeszcze ja będę jeszcze chciał troszkę postrzelać z tego pistoletu. Mam nadzieję, że będzie ciepło. Na razie jest bardzo ciepło, jak na tę porę roku, co jest dosyć dziwne, że po prostu ten green gas będzie działał tak, jak powinien działać. Dobra, to na razie tyle. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Hej!